Witam na ostatnim wykładzie zatytułowanym nietypowo Kilka słów o obwodach. Wykład jest w ramach tematu drugiego Wiadomości podstawowe. Wiedza o funkcjonowaniu systemów telekomunikacyjnych i metodach ich projektowania jest bardzo złożona i trudna. Jednym z trudnych, ale rozwiązanych problemów jest wybór właściwego sygnału z docierających do odbiornika setki innych, niepotrzebnych, często silniejszych. Jak odfiltrować to, czego szukamy? Zapoznamy się z tym w trakcie tego wykładu. Oto plan. Pierwszy punkt: czwórniki i dwuwrotniki, dzielniki mocy i sprzęgacze. Poznamy takie obwody o pracy szerokopasmowej, o obwodach rezonansowych i efektach rezonansowych, bardzo ważny temat, filtry i o przedrostkach od femto do tera, abyśmy czasami wiedzieli, co znaczy terabit, a co znaczy femtosekunda. Popatrzmy na rysunek układu odbiornika. Tak mniej więcej wygląda odbiornik. Jeszcze nie mówimy, jak on funkcjonuje, ale popatrzmy na jego elementy. Antena, kabel doprowadzający sygnał, filtr, tak go oznaczamy, wzmacniacz, mieszacz z takim X-em, kolejny filtr, jeszcze jakiś tłumik. Jest to łańcuch elementów. Elementy te nazywamy generalnie albo czwórnikami, albo dwuwrotnikami. Dwuwrotnik, wrota wejściowe i wrota wyjściowe. Takim jest kabel. Wrota wejściowe filtru, wrota wyjściowe. Taką terminologię przyjęliśmy, dwuwrotniki. Albo czasami też możemy używać pojęcia czwórników. Jak opisać zachowanie całości? Powinniśmy znormalizować sposób mówienia o poszczególnych dwuwrotnikach tworzących ten łańcuch. Powiemy sobie na ten temat kilka słów. Oto dwuwrotnik umieszczony między źródłem sygnału, generatorem, a odbiornikiem. Z punktu widzenia pracy układu ważna jest informacja, ile mocy pojawi się na wyjściu dwuwrotnika, a także ile mocy zostanie od niego odbite. Czyli we wrotach tego dwuwrotnika oznaczyliśmy sobie mocę płynącego sygnału. Moc, która wpływa do dwuwrotnika i przez niego jest transmitowana, P1 i P2. Ale też moc, która się pojawi jako odbicie, P1 z indeksem R, P1R. Możemy mówić tutaj czasami o sygnałach napięciowych, sygnałach prądowych. Dla uproszczenia będziemy mówili o mocy. Otóż ta moc transmitowana przez dwuwrotnik P2 jest związana z mocą P1 i tu jest pewien współczynnik transmisji T, który mówi o tym, czy ta moc P2 jest na przykład większa niż P1, wtedy T jest większy niż 1, tak jest w przypadku wzmacniacza. Albo P2 może być mniejsze niż P1, na przykład kiedy jest transmisja przez kabel, który pochłania, kabel współosiowy, linię współosiową, która pochłania moc. Tak więc ten współczynnik T może mieć różne wartości. To samo jest z odbiciem. R mówi o odbiciu mocy. Moc padająca, a to jest moc odbita. Możemy wprowadzić logarytmiczne miary tych współczynników i mówić o transmisji w decybelach, jeśli tak ją podamy, albo o odbiciu też w decybelach, jeśli taki wzór zastosujemy. Czyli ważną jest orientować się, jaki jest związek między decybelami a wartością tak opisaną.
opisaną współczynników T i R. Otóż te współczynniki tutaj przyjęliśmy w tej tabeli, że zmieniają się w szerokich granicach od 1000 do 1000. Typowe dla tłumika, a 1000 typowe dla wzmacniacza w mierze logarytmicznej. Jak moc transmitowana jest 1000 razy większa, to współczynnik transmisji wynosi 30 dB. Jak jest 1000 razy mniejsza, minus 30 dB. Przypominajmy sobie tą tabelkę czasami, kiedy zapomnimy, czy minus 3 dB to jest dużo, czy mało, a plus 10 dB z jaką liczbą jest związane. Czyli logarytmiczna miara jest stosowaną formą opisu transmisji sygnałów i odbicia sygnałów od takiego elementu, jakim jest dwuwrotnik. Układy nadawcze i odbiorcze mają często struktury wielotorowe. Sygnały trzeba dzielić. Stosujemy wtedy elementy, które nazywamy dzielnikami mocy. Oznaczane będą w ten sposób. Oto jest taki dzielnik, do którego doprowadzamy sygnał we wrotach wejściowych i mamy parę wrót wyjściowych. Ten element nazywany jest trójwrotnikiem. Jak konstruowane są dzielniki mocy? Bardzo często ta moc dzieli się równo po połowie, symetrycznie. Są to najczęściej stosowane układy, ale czasami mamy podział mocy nierówny. Spotkamy też czterowrotniki. I taki czterowrotnik jest pokazany tutaj. Nazywamy je sprzęgaczami kierunkowymi. I oznaczamy tak, jak tu Państwo widzicie. Wprowadzamy sygnał do wrót 1 i on pojawia się w wrotach 2 i wrotach 3. W jakich proporcjach? Czasami po połowie. Czasami tu będzie na przykład 0,9 całej mocy, a tu 1/10. Umiemy tak skonstruować taki sprzęgacz, aby stosunek tych mocy był określony przez nas. Za każdym razem podajemy, jaką część mocy z toru głównego sprzęgacz kieruje do toru pomocniczego. W tym przypadku 1/10. Do czwartych wrót nie kieruje żadnej mocy, na tym polega też jego kierunkowość. Jak pojawi się w jakimś obwodzie taki element, to jeszcze raz przypomnę jego działanie. Pamiętamy, dzielniki mocy i sprzęgacze kierunkowe wzbogacają arsenał konstruktora przy projektowaniu układów. Zapoznamy się teraz ze zjawiskiem rezonansu. Oto jest źródło o typowym obwodzie zastępczym. Tu jest źródło idealne i opór wewnętrzny, a to jest odbiornik sygnału. Po drodze wprowadziliśmy obwód R, C, L. No, jak opisać zależność na prąd, który płynie w tym obwodzie? Jeśli napięcie jest sinusoidalnie zmienne, to i prąd jest sinusoidalnie zmienny. Między nimi jest mniej więcej, znaczy można je opisać, zapisać w ten sposób, jak tutaj. Częstotliwość tego prądu oczywiście jest identyczna. Problem jest tylko we współczynniku, znaczy w kącie fazowym φ. Jeśli zadaniem naszym jest obliczenie mocy, która wydzieli się w odbiorniku, to w zasadzie powinniśmy to próbować obliczyć poprzez znalezienie prądu, poprzez znalezienie amplitudy prądu w obwodzie. Ta amplituda prądu w obwodzie będzie zależała od obecności kondensatora C i cewki L, indukcyjności L i pojemności C. Wzór taki już był kiedyś podany, ja go tutaj jeszcze raz przypominam. Ma wszystkie rezystancje, które są w obwodzie, połączone szeregowo, one są sumowane i podniesione do kwadratu,
plus powiększone o taki składnik, też w kwadracie, który już zależy od wartości L i C oraz zależy od częstotliwości. Otóż ta amplituda prądu będzie miała największą wartość, gdy ten składnik zniknie, a stanie się to, gdy ta różnica będzie równa 0. A będzie równa 0 dla częstotliwości opisanej tym wzorem. To jest właśnie częstotliwość rezonansowa. Gdybyśmy wprowadzili tutaj kondensator o zmiennej pojemności, a umiemy to robić, mamy takie diody, które nazywane są waraktorami, będziemy jeszcze kiedyś o nich mówili, i tą pojemność zmieniali, to dla danej częstotliwości jesteśmy w stanie doprowadzić ten obwód do rezonansu. A wtedy obecność C i L jakby zniknęła, zostaje nam tylko rezystancja R. Czyli dla wybranej pojemności dana częstotliwość jest faworyzowana, bo obwód ten dla tej częstotliwości jest wprowadzony w rezonans. To jest ten kąt fi, który będzie się zmieniał przy zmianie pojemności. Ale amplituda będzie największa, gdy ten składnik zniknie. Analizujemy dalej obwód z poprzedniej strony. Dla danej wartości pojemności przy zmianie częstotliwości moc, która dociera do odbiornika, będzie największa dla częstotliwości rezonansowej. Transmisja jest bardzo selektywna, możemy powiedzieć, dzięki istnieniu obwodu rezonansowego. Tutaj mamy obwód anteny i odbiornika. Między nimi wprowadziliśmy obwód rezonansu szeregowego. Ten obwód ma nam pomóc wybrać częstotliwość sygnału, który jest dla nas najciekawszy. Dociera do anteny, jak to zwykle bywa, to jest pokazane tutaj, sygnał o jednej częstotliwości, drugiej, i trzeciej, i czwartej, i tak dalej, i tak dalej. Jest ich wiele stacje. Nasz odbiornik ma wybrać tylko częstotliwość jedną. Wybieramy to, czy dokonujemy wyboru poprzez doprowadzenie, zmieniając wartość pojemności, do częstotliwości rezonansowej. Czyli poprzez zmianę tej pojemności. Zmieniając pojemność, ta krzywa przesuwa nam się po tej osi i możemy wybrać stację pierwszą, możemy wybrać stację drugą, możemy wybrać trzecią, możemy wybrać czwartą. Taka jest rola obwodu rezonansowego. Bardzo pomocna w sytuacji typowej, kiedy do anteny dociera wiele sygnałów, a jeden tylko dla nas jest istotny i potrzebny. Obwód na poprzednim ekranie był obwodem rezonansu szeregowego, a to jest obwód rezonansu równoległego. Jego zachowanie jest bardzo podobne. Częstotliwość rezonansowa opisana jest takim samym wzorem. Jest nieco inny układ, gdybyśmy chcieli ten obwód wykorzystać jako filtr. Wtedy dajemy tutaj rezystor, a przy odbiorniku wprowadzamy obwód rezonansu równoległego i przez strojenie kondensatorem wybieramy właściwy kanał, właściwą częstotliwość sygnału. Wzór na częstotliwość rezonansową jest identyczny. Mamy więc równoległy obwód rezonansowy o takiej strukturze i szeregowy obwód rezonansowy o strukturze, którą pokazaliśmy na poprzednim ekranie. Przypominamy tutaj obwód wejściowy odbiornika. Tam właśnie umieszczamy filtr. Ten filtr oznaczamy w ten sposób. Częstotliwości małe to jest taka falka nisko umieszczona, częstotliwości średnie i częstotliwości duże, ta falka na górze. I kiedy te duże i te małe są przekreślone, to jest to filtr środkowo-przepustowy. Takie nazwy będziemy używali.
takie filtry są filtrami szerokopasmowymi i przepuszczają sygnały w pewnym wybranym paśmie częstotliwości. Zwykle pasmo jest dosyć szerokie i bardzo wiele kanałów tam się mieści, niemniej jest to pewna wstępna filtracja. Wiemy już, że filtry są bardzo ważnymi elementami torów nadawczych i odbiorczych w układach transmisji radiowej. Otóż spotykamy filtry dolnoprzepustowe, środkowoprzepustowe i górnoprzepustowe. Jeśli chodzi o oznaczenia, są one nieco różne, jak tutaj widzimy. Dolna falka zostaje nieprzekreślona, a górna i ta w środku tak. To jest dolnoprzepustowy filtr. Ta w środku falka zostaje nieprzekreślona, a pozostałe dwie tak, środkowo-przepustowe. I wreszcie najwyższa falka jest nieprzekreślona, filtr górnoprzepustowy. Jak wyglądają charakterystyki tych filtrów? Generalnie różnie, ale cechą charakterystyczną filtru dolnoprzepustowego jest przepuszczanie sygnałów od najmniejszych częstotliwości, a praktycznie od prądu stałego, w zasadzie bez tłumienia, 0 dB to jest transmisja 1, to pamiętamy. Minus 10 dB to jest transmisja 1 dziesiąta, a minus 20 dB 1 setna. Czyli transmisja z jedynki spada tutaj do 1 dziesiątej, a tu do 1 setnej. Ta częstotliwość jest oczywiście istotna, gdzie zaczyna się to kolano i zjazd w dół i projektanci umieją ustawić ją w rozmaitych miejscach na osi częstotliwości. Ale generalnie charakterystyka wygląda w ten sposób. Filtr środkowo-przepustowy nie chce przepuszczać przez siebie ani małych częstotliwości, ani dużych, a tylko w pewnym, wybranym i zaprojektowanym paśmie przepuszcza w zasadzie praktycznie bez tłumienia. Czyli tak wygląda jego charakterystyka. Wreszcie filtr górnoprzepustowy nie przepuszcza częstotliwości przez siebie niskich i tych średnich. Dopiero wysokie częstotliwości zaczyna bez tłumienia przepuszczać. Tak wyglądają charakterystyki i zapamiętajmy oznaczenia tych filtrów, aby mniej więcej wyobrazić sobie, jak funkcjonują układy, w których takie filtry umieszczają. Popatrzmy teraz na strukturę obwodową filtru dolnoprzepustowego, bardzo podstawowego. Oto jest źródło, oto jest odbiornik, a między źródło i odbiornik wprowadziliśmy taki element z kilkoma parami elementów LC. Jak patrzymy, jak się zachowują indukcyjności dla małych częstotliwości czy dla prądu stałego, one w zasadzie prąd stały przepuszczają przez siebie. Czyli widać stąd, że bardzo małe częstotliwości będą, czy sygnały o tych małych częstotliwościach bez tłumienia będą przechodziły do odbiornika. W miarę wzrostu częstotliwości pojawia się tutaj działanie tej cewki i tego kondensatora i w rezultacie powyżej pewnej częstotliwości następuje tłumienie sygnału, właściwie zawracanie sygnału, bo żaden z tych elementów nie pochłania mocy. Moc będzie zawracana z powrotem do źródła. Gdybyśmy zrobili tutaj układ z dwoma elementami LC, no to jest typowy obwód rezonansowy. Żeby charakterystykę uzyskać, bardziej taką wyrazistą, stosujemy więcej par takich elementów w odpowiednio obliczonych wartościach. Popatrzmy na charakterystykę tłumienia dla takiego filtru. Otóż dla pewnej częstotliwości, czy do pewnej częstotliwości tłumienie jest znikome. Tu spada do, już jest równe połowie, do 3 dB, a potem to tłumienie jest coraz silniejsze. Stromość zbocza, czasami bardzo ważna, zależy od liczby par takich elementów. 4 par, 6 par, 8 par
to stromość rośnie. To już są złożone obwody rezonansowe i takimi prostymi charakterystykami nie jesteśmy w stanie ich działania opisać. Szybko odkryto, że jeśli te elementy szeregowe w filtrze dolnoprzepustowym zamienić na inne, to znaczy cewki zamienić na kondensatory, tutaj przy szeregowym połączeniu, a równolegle włączone kondensatory zamienić na cewki, to filtr taki z dolnoprzepustowego stanie się górnoprzepustowym. I teoria to potwierdziła. Taka struktura zachowuje się tak jak filtr górnoprzepustowy. A pasmowo przepustowy, no musimy użyć obwody rezonansu szeregowego włączone szeregowo i obwody rezonansu równoległego włączone równolegle. Częstotliwości rezonansowe nie są dokładnie takie same, nie są jednakowe dla wszystkich tych obwodów. One są nieco skupione wokół siebie, ale nie identyczne i w rezultacie uzyskujemy filtr pasmowo-przepustowy, bardzo, ale to bardzo ważny w strukturach odbiorczych w szczególności. Teraz kilka słów o tych przedrostkach, od femto do tera. To jest jednostka, tysiąc tych jednostek dostaje przedrostek kilo. Milion tych jednostek dostaje przedrostek mega. Miliard giga. Tysiąc miliardów tera. Z kolei jedna tysięczna tej jednostki ma przedrostek mili. Milimetr na przykład. Jedna milionowa mikro, jedna miliardowa nano. Kolejne trzy rzędy wielkości piko, kolejne trzy rzędy wielkości femto. Jednostki są bardzo różne, czasami są bardzo duże, czasami są bardzo małe. Jeśli chodzi o długości, to używamy nanometry, mikrometry, milimetry, metry, kilometry, ale megametrów już nie używamy. Takich dużych jednostek nie wprowadzamy. Jeśli chodzi o częstotliwość, to herc oczywiście i kiloherce, i megaherce, i gigaherce, i teraherce możemy często spotykać, czasami jeszcze miliherce, ale nie spotykamy mikroherców i nanoherców. Takich małych częstotliwości w zasadzie nie używamy. Dalej, co z czasem? Sekunda, milisekunda, mikrosekunda, nanosekunda, pikosekunda, femtosekunda, to wszystko możecie Państwo spotkać. Pikosekundowe impulsy, bardzo, bardzo krótkie, nanosekundowe. Natomiast nie używamy terminu kilosekunda. Powyżej sekundy mamy minutę, mamy godzinę, mamy dobę i tak dalej, i tak dalej. Czyli te jednostki są używane, a tych w zasadzie praktycznie nie. Natomiast jeśli chodzi o moce, no to watt jest znaną nam jednostką. Grzejniki mają kilowaty, elektrownie mają megawaty i gigawaty. Natomiast sygnały odbierane to są miliwaty, albo wręcz mikrowaty, albo nawet nanowaty i pikowaty. Tak małe moce czasami odbieramy, gdy odbiornik jest daleko od nadajnika. Czyli mamy tutaj wiele, wiele rzędów wielkości jednostek, które wielkości, które spotykamy w życiu. Podsumowujemy. Elementy torów nadajników i odbiorników pełnią rozmaite funkcje. Jedne z nich to filtrowanie sygnałów, preferowanie pożądanych, usuwanie niepotrzebnych. Już wiemy, jak to robić za pomocą filtrów i obwodów rezonansowych. O innych funkcjach, o wzmacnianiu, oscylacji będziemy uczyli się w kolejnych wykładach. Na tym kończymy ostatni z wykładów tematu drugiego. Do zobaczenia przy wykładach kolejnych tematów. Dziękuję.